Witam serdecznie. Czym jest lampa elektronowa? Mam nadzieję, że tłumaczyć nie muszę. Na temat tego, co to jest i jak dokładnie działa, jest tak wiele różnych źródeł, że większości z nich i tak nigdy nie przeczytałem. Tutaj zrobię pewien eksperyment z diodą, czyli najprostszą lampą, jaka może istnieć, i spróbuję zrobić z niej migacz, przerywając jej obwód żarzenia. Na początek popatrzmy sobie na prosty eksperyment. Widzimy tutaj miliamperomierz, lampę i żarówkę, która jest w szeregu z jej katodą i anodą. Lampa powoli się rozgrzewa i po chwili amperomierz pokazuje nam 25 mA, czyli zgodnie z tym, co sobie życzy podłączona w szereg żarówka. Odłączam obwód żarzenia, lampa zaczyna stygnąć i po chwili prąd nam maleje do zera. Sprawa jest tak banalna, że popatrzmy na nią jeszcze raz. Następują to oczywiście pewne opóźnienia, ponieważ lampa musi się rozgrzać, musi ostygnąć, żarnik musi przekazać swoją temperaturę na katodę, która jest ogrzewana. No i wyraźnie widzimy, że jeżeli nie będzie nagrzana, no to prąd nam przez tą diodę nie płynie. Nie pozostaje nic innego, jak wykorzystać ten fakt, żeby z takiej diody zrobić migacz. Podłączmy ją pod przekaźnik w taki sposób, by przekaźnik ten swoim zestykiem rozwiernym przerywał żarzenie. Teraz w szeregu z lampą połączony jest przekaźnik, natomiast w szeregu z jej żarzeniem połączony jest zestyk rozwierny tego przekaźnika. Na potrzeby tego eksperymentu użyję typowy kolejowy przekaźnik typu JRK10110 o oporności cewki 4 kOhmów i napięciu znamionowym 24 V. Okazuje się, że układ staje się impulsatorem. Włókno po rozgrzaniu powoduje przepływ prądu przez lampę i wzbudzający się przekaźnik odcina żarzenie tego włókna, więc po ostygnięciu przekaźnik odpada. I tak w koło Macieju. Na tym ujęciu dodatkowo w szereg z cewką przekaźnika został umieszczony amperomierz. Minimalnie zaniżyłem napięcie zasilania tak, by na amperomierzu w maksymalnym stanie pojawiało się 5 mA, czyli tyle, ile ma w zakresie. Wszelkie czasy, jakie tutaj uzyskujemy, to oczywiście jedna wielka loteria. Musiałbym powtórzyć ten eksperyment z innymi lampami, z innymi przekaźnikami, by zobaczyć, jak to w konkretnych przypadkach będzie się zachowywać. Nie muszę chyba dodawać, że wszelkie zmiany napięć zasilania, a w szczególności chodzi o napięcie zasilania żarnika, będą miały niebagatelny wpływ na okres czasu przyciągania i okres czasu odpadania. Nie ma tu chyba dużo więcej do gadania na ten temat, więc pozostaje popatrzeć, jak to sobie działa.
Myślę, że nie obędzie się również bez pokazania, jak właściwie ta lampa się żarzy. Niestety, ze względu na bardzo znikomą ilość światła, nie będzie to zbytnio spektakularnie jasne ujęcie, ale wprawne oko dojrzy przygasającą i rozjaśniającą się pomarańczową plamkę gdzieś wewnątrz bańki lampy. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.